Cześć! Zanim wybierzesz się pociągiem razem ze swoim rowerem, zobacz ten program, żeby wiedzieć, czego uniknąć, co się dowiedzieć i jak szybko zrobić dane rzeczy, żeby Twoja podróż nie skończyła się przy kasie biletowej. Zaufaj mi, że od kilku lat jeżdżę pociągami ze swoim rowerem i wiem, że nie ma takiego pociągu, w którym nie da się przewieźć roweru. Ale jak to robię? Zobacz ten odcinek. Główna zasada: nie odkładaj zakupu biletu na ostatni moment. Niektóre pociągi mają ograniczoną liczbę miejsc, w których można przewozić rowery. Może zatem się zdarzyć, że wszystkie miejsca są już wykupione, a Ty, cóż, pozostaniesz ze swoim rowerem na peronie. Wiele pociągów dalekobieżnych ma już przedziały rowerowe, a przynajmniej miejsce, w którym możesz przewozić rower. Jeżeli tak nie jest, to zazwyczaj zostawiamy rower w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu. Dużo łatwiej jest z pociągami lokalnych przewoźników, takich jak na przykład Łódzka Kolej Aglomeracyjna albo Koleje Mazowieckie. Nie dość, że miejsca jest tam bardzo dużo, nie ma ograniczonej liczby miejsc dla rowerów, to jeszcze przewóz rowerów jest bezpłatny. Jeżeli jesteśmy przy cenach, pamiętajcie, Intercity ma bilety na rower za kwotę 9,10 zł. Polregio, Interregio 7 zł. Niezależnie od tego, którym przewoźnikiem zdecydujemy się pojechać, pamiętajmy, to na nas spoczywa odpowiedzialność za rower i to, co z nim się dzieje podczas podróży. Tak więc warto zawsze zabezpieczyć rower, przypiąć go w taki sposób, żeby był unieruchomiony. Jak zrobić, żeby przewieźć rower za darmo? Bardzo prosto. Albo wybrać pociągi, w których taka opłata nie jest naliczana, albo, i tu są dwa sposoby, albo mieć rower składany, albo swój rower rozmontować, zdejmując z niego przednie i tylnie koło i chowając do specjalnej torby. Wówczas taki rower jest bagażem podręcznym, za który nie trzeba płacić. Więcej szczegółów, ale także linki do cenników lokalnych przewoźników znajdziecie w opisie tego filmu.